Kasiemik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi, tym razem prosto ze wzgórza zamkowego w Cieszynie. A teraz już sprawdźmy, co w najbliższych dniach będzie się działo w naszym regionie. Zaczynamy od muzycznej propozycji. W Przytuli w piątek wystąpi jeden z najbardziej znanych zespołów muzycznych. Każdy ich koncert to sentymentalny powrót do muzyki lat 80. i 90. Rzesze fanów pamiętają największe ich przeboje. Tacy byliśmy, Wołanie przez ciszę, Głupia żaba, a każdy z nich wyzwala chęć wspólnej zabawy i daje wiele powodów do wzruszeń. Zespół zagra w piątek w Brennej o godzinie 19. Impreza jest biletowana. A teraz sportowa propozycja. Ustroń zaprasza na zabawy łyżwiarskie. Sporo atrakcji już od godziny 11. Szczegóły na plakatach. Na tym jednak nie koniec, bo ustrońskie lodowisko również przez weekend będzie tętniło życiem. W sobotę 25 stycznia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny Serduszko Jadzi. Dziewczynka urodziła się z poważną wadą serca. Cegiełka to 20 zł. W programie występ lokalnych artystów, licytacje oraz degustacja. Start godzina 16. Kolędowo również w Ustroniu w sobotę o godzinie 17.30 w gościńcu Równica odbędzie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Magdy Styczkowskiej. Koncert poprzedzi występ dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej nr 3 w Ustroniu. Impreza jest biletowana. W najbliższy weekend w Ustroniu z pewnością nie będziemy się nudzić. W niedzielę przy kolei linowej Czantoria odbędą się 19 zawody narciarskie o maskotkę Ustronia. Trasa to około 150 metrów i 7 bramek. Start godzina 10. Moc atrakcji także na Kubalonce. W niedzielę odbędzie się tam 45. Międzynarodowy Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik, a także 19. Mistrzostwa Polski Górników. Dzieci i młodzież wystartują już o 10.00, dorośli zaś w samo południe. O oprawę muzyczną zadba Kapela Góralska. Przenosimy się do Strumienia. W niedzielę od 10.00 do 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się 11. Regionalny Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń Wiejskich. W programie występ zespołów wokalnych z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, żywieckiego i wadowickiego. Wstęp wolny. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka dla Dominiki, która walczy z chorobą nowotworową. I na koniec jeszcze jedna propozycja, również koncertowa. Kafe Muzeum w Cieszynie zaprasza na barokowe kolędowanie w wykonaniu Marty Gawlas i Pauliny Gibas. Bilety do nabycia na miejscu. Start godzina 16. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.